Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Sportowych emocji na najwyższym poziomie życzy sponsor programu, firma Meblarz, Lubin, ulica Towarowa 1. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1. Dzień dobry, Ewa Sieńków, witam i zapraszam na sport. Nie było niespodzianki w rozegranym awansem meczu 20. kolejki PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych. Aktualni wicemistrzowie Polski, zawodnicy Orlen Wisły Płock, rozgromili na własnym parkiecie Zagłębie Lubin 42-23. Rozgrywki amatorskiej ligi piłki nożnej Play Arena nabierają tempa. W Lubinie na boiskach piłkarskich rywalizuje coraz więcej drużyn. Lubin był jednym z najaktywniejszych miast podczas zimowych rozgrywek. Średnio odbywało się około 50 spotkań. Z początkiem marca meczów jest jeszcze więcej. Nie przeszkadza naszym zawodnikom śnieg, padający deszcz. Po prostu wszyscy wychodzili na boiska. Teraz też mówię, już rozgrywki trwają, pierwsza, druga, trzecia liga, zresztą widać, żyją. Ważne, że został otwarty już Orlik. Mamy gdzie grać. Z pewnością mamy jeden z najlepiej zarządzanych ośrodków Play Arena w Polsce. Jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy, zawodnicy raczej też, więc nie mamy na co narzekać. Obecnie trzy ligi doskonale funkcjonują, także Puchar Lubina jest bez problemu rozgrywany, zarządzany, więc myślę, że bardzo dobrze zarządzamy ligami. Do grona faworytów rozgrywek doszła kolejna drużyna. Ice Storm prowadzi w ligowej tabeli. 60 punktów zdobyte w tym sezonie. Chociaż trzeba przyznać, że w drugiej lidze już czai się zespół Iskry Kochlice, który w tamtym sezonie występował w czwartej lidze. Rozgrywek PZPN-owski teraz grają w okręgówce. No i najprawdopodobniej na dniach już awansują do pierwszej ligi i deklarują, że będą chcieli powalczyć także z Czomisza. W rozgrywkach Play Arena może wziąć udział każdy. Wystarczy zgłosić chęć grania na stronie internetowej ligi. Zawodnicy klubu koreańskiej sztuki walki w Lubinie przygotowują się do zawodów Pucharu Polski. Marzec będzie dla podopiecznych Waldemara Doleckiego miesiącem wytężonej pracy. W piątek lubinianie udadzą się na seminarium, które odbywa się przy okazji egzaminów na czarne pasy. Tym razem zawodnicy KKSW pokażą swoje umiejętności na matach we Wrocławiu. Raz w roku właśnie egzaminy są we Wrocławiu, dwa razy w Lublinie, więc korzystamy z okazji. Do Wrocławia pojedzie 5 osób. Przyglądać się, szkolić się i powiedzmy w przyszłości te osoby będą chciały zdawać egzamin, będzie im zawsze łatwiej po prostu po takim szkoleniu. Tydzień później lubinianie udadzą się do Kłobucka. Tam odbędzie się Puchar Polski juniorów i seniorów. Z Lubina jedzie ekipa w składzie 4 osób, 3 zawodników i trener. Wszyscy, którzy jadą, to są seniorzy i będą walczyli o punkty, które pozwolą im startować w Mistrzostwach Polski. No i też przy okazji jest to turniej kwalifikacyjny do kadry narodowej. 23 marca odbędą się Mistrzostwa Makroregionu Dolnośląskiego. W Lubinie pojawi się 9 klubów z 2 województw. Już jutro w hali sportowej przy ulicy Dąbrowskiego rozpocznie się turniej finałowy Pucharu Polski w koszykówce kobiet. Poza CCC zagrają w nim także Wisła Kanpak Kraków, Artego Bydgoszcz i Matizol Lider Pruszków. Do inauguracji 18. kolejki T-Mobile Ekstraklasy dojdzie w Lubinie, gdzie miejscowe KGHM Zagłębie Lubin podejmować będzie Jagiellonię Białystok. Spotkanie odbędzie się w piątek o godzinie 18. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis sportowy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.